Witajcie, przyjaciele. Dzisiaj chcę kontynuować kolejnym określeniem. Czy wiecie, że abyśmy mieli wpływ na otoczenie, Chrystus używa czasami doskonałych porównań i sugeruje coś, co może zachwycać? Oto kazanie na górze Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wiersz 13. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją na nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Sól. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co to oznacza i co Jezus może mieć na myśli? To niezwykle ważne. Jezus mówi, iż to my jesteśmy solą. Jaką rolę pełni sól? Faktycznie. Troszkę nad solą zastanawiałem się po raz pierwszy, kiedy odwiedzałem Wieliczkę w Polsce. Starą kopalnię, która nadal jest czynna i z której nadal wydobywana jest sól. Sól, która sięga na tamtych terenach historii jeszcze XV wieku. Niesamowite. Tam wtedy zaczęto wydobywać sól, i stała się ona te słynne żupy solne, wielickie żupy. Znana w całej Europie Środkowej. Dlaczego taka ważna jest sól? Moglibyśmy wiele roli wymieniać tutaj, jaką sól pełni w naszym życiu. Na pewno najłatwiej jest mówić o konserwacji, bo sól konserwuje i to w całkiem dobry sposób. Moglibyśmy mówić także o dodawaniu smaku, bo to niezwykle istotne. Bez soli nie potrafimy sobie wyobrazić smaku naszych potraw. Jeżeli zdarzy się gospodyni czasami nie dosolić czegoś lub przesolić, potrafimy się krzywić. Sól musi być w odpowiedniej ilości, odpowiedniej, w odpowiedniej ilości dodawana do każdej potrawy. Ale pomyślałem teraz o soli jeszcze jako o czymś, co potrafi przenikać, wgryzać się bardzo głęboko. Wiecie, co mam na myśli? W naszym kraju, w Polsce, przez wiele lat stosowano, iż zimą, kiedy spadły mocne mrozy i groziła na drogach gołoleć, sypano solą ulice, a nagle twardy lód zamieniał się w maść, która co prawda też była śliska, ale już nie tak niebezpieczna, a przede wszystkim łatwa do sprzątnięcia i usunięcia. A teraz przełóżmy to na, na nasze chrześcijaństwo. Mamy mieć wpływ na ludzi. Ten wpływ może ich roztopić całkowicie, jeśli w odpowiedniej ilości zostanie podany. Ten wpływ może być tak istotny, iż zakonserwuje w nich to, co takie ważne w ich życiu. A przecież często staramy się przedobrzyć i kiedy zaczynamy opowiadać ludziom zbyt wiele, potrafimy ich zabić prawdą, która miała być dla nich ratunkiem. Ten wpływ może być bardzo ważny i nadający smaku i wartości. Jeśli podamy im nie siebie, ale podamy im drogę do Chrystusa, podamy im wskażemy drogę, która jest jedynym szlakiem, po którym powinien kroczyć każdy człowiek pragnący wieczności. Dziwne jest to, że Jezus. Mówiąc na temat nas jako soli, bo mówił przecież, Wy jesteście solą ziemi, dodaje, że sól może zwietrzeć. A wtedy nie ma żadnej wartości. Nadaje się do wyrzucenia. Prawdopodobnie zwietrzała sól nie ma działania nawet takiego zmiękczającego, jakie mogłoby mieć na lud, który jest pod naszymi nogami. Może być zdeptana, nie nadająca się już do niczego. Kiedy odwiedzacie kopalnię w Wieliczce, stąpacie po soli przez cały czas. Sól mamy nad głową, pod nogami, po bokach, na ścianach, wszędzie. Faktycznie sól jest także w powietrzu i dlatego to miejsce staje się miejscem uzdrawiającym dla wielu ludzi chorych na płuca. Kiedy pierwszy raz dowiedziałem się o tym, że gdzieś kilkaset metrów pod ziemią znajduje się sanatorium w Wieliczce, w kopalni i tam leczy się ludzi schorowanych, pomyślałem, to jeszcze dodatkowy wpływ soli. A teraz pomyślcie o prawdzie, którą przekazał nam nasz Pan. O prawdzie Jezusa Chrystusa. Pomyślcie o tym, moi drodzy, że nasz ukochany Zbawiciel jest tym, który jak sól działa na wszystkich ludzi, który ich przemienia, który czyni ich zupełnie innymi ludźmi. Jest jak sól, która potrafi konserwować, jak sól, która potrafi czynić ich zupełnie innymi, nadając im smaku. Bo to nie my powodujemy te zmiany. Te zmiany powoduje On, bo kiedy my stajemy się Solą, stajemy się dzięki Jego prawdzie kimś właśnie tak wpływowym. Warto zastanowić się nad tym, czy nasz wpływ na innych jest właśnie taki. Żyjemy często już dzisiaj, bez względu na kraj, w społeczeństwie wielokulturowym o różnych wpływach. Ale zwykłym mawiać zawsze, że kultura chrześcijańska jest jeszcze czymś wyższym od kultury poszczególnych narodów, a jeśli polega ona na bycie solą? może warto o tym pomyśleć, bo wtedy świat stanie się smaczniejszy, bardziej trwały i poddawny temu, temu cudownemu wpływowi. Który wypływa wprost od Jezusa. Warto zatem mówić: Boże, uczyń mnie solą, spraw, abym mógł wpływać na innych w ten najlepszy sposób. I wiem Panie, że tylko Ty możesz tego dokonać. Całym sercem proszę wysłuchaj i pobłogosław każdą chwilę mojego życia, szczególnie tę, w której będę stykał się z innymi ludźmi aby mówić im o Tobie i wskazywać drogę do wieczności. W imieniu Jezusa proszę gorąco, wysłuchaj nas i błogosław nas właśnie w tym, Panie. Amen.